Nasza walka trwa dalej. Będzie potrzebować zdolnych oficerów. To w taki sposób chce mi się odwdzięczyć Armia Czerwona. Jak powiedział Draża, musieli podpisać na siebie karę śmierci. Jak będzie jeszcze raz ich złapie na te, a tak, to normalnie do sudowy, spodnie ściągnąć, na goje tyłek, 25 bijaków. A potem Draża wywieźli do Moskwy. No i jak w Moskwie siedział normalnie, i jego ciągle namawiali, żeby on poszedł na współpracę z nimi i ten, bo i oni do Jugosławii wezmą, nie? Draża stąd, z tego domu, gdzie teraz siedzimy, wyjechał na zachód, żeby już później nigdy nie wrócić ani tutaj, ani do ukochanej Serbii. Przysięgam być wierny ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem dowódcą kompanii D14. Kiedy mogę dołączyć z moimi ludźmi? Choćby zaraz. Od dzisiaj jesteś Władysław Jabłoński. Masz tu kartę repatriacyjną ze wschodu. I zaufajcie mi. Bo zbytnio ufacie Polakom.